Siemanko, siemanko ludziska, z tej strony Tejnix i dzisiaj zobaczymy, czy uda mi się zrobić speedruna na Adasty Trip. Pójdziemy sobie na mapkę, którą mapkę? Na desert sobie pójdziemy, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Weźmiemy sobie kamperka mojego wspaniałego i do tego tutaj wykorzystamy jeszcze chłodnicę. Oczywiście, wiecie, tak to jest tutaj na desercie. Zawsze z chłodnicą jest problem, z wodą w zasadzie jest problem, więc to sobie weźmiemy, szybciutko to ogarnę. Znaczy autko, złożę szybko autko i pojedziemy. Pojedziemy, ruszymy do przodu. No i zobaczymy, czy to będzie super speed, czy epic fail. Złożę auto i do was wracam. No i ruszamy. Ruszamy, mamy na pokładzie. Mamy na pokładzie tylko siebie. Jeden dodatkowy silnik, jedną dodatkową chłodnicę, no i mamy burgerka, także zobaczmy, jak to z tym wyjdzie. Na silniku i chłodnicy zajedziemy dosyć daleko, mi się wydaje, tym bardziej jak będę wyłączał i włączał silnik, jak osiągnę maksymalną prędkość. To na bank. Ale jak to będzie wyglądało z jedzeniem? No tutaj już nie jestem taki pewny, więc będziemy musieli się gdzieś zatrzymywać. Nie na kamieniach, nie do góry nogami, mam nadzieję. Ale będziemy musieli się zatrzymać w jakimś domku. Ale myślę, że to dopiero zrobimy po 5000 metrów. Że do 5000 metrów to będzie bardzo szybko. Chwila, ja mam silnik włączony czy nie? Mam, a się nie rozpędzam. Jezus, co jest grane? Co się dzieje? No i mamy pierwszą wywrotkę, ale czy to jest fail? Czy to można zaliczyć do faila? Myślę, że nie, bo poszło bardzo szybko, także możemy jechać dalej czym prędzej. Nie jest tak źle, tylko kółko mi ugrzęzło, ale jedziemy dalej. Czemu się tak wywróciłem? Tego nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, o co tutaj chodzi. Żeby tutaj mi asfalt się zrobił cieplutki i taki śliski w ogóle i dlatego się wywróciłem? Nie wiem, ale tutaj mam zamknięte, tak, na szczęście mam zamknięte. Tutaj też jest zamknięte, więc woda nie uciekła. Ręczny? Nie trzeba ręcznego, dobra. Jedziemy dalej. Powiedzmy, że krótki taki pit stop był na wymianę kół, więc nie liczymy tego, ale auto coś mi się za bardzo buja. Nie wiem czemu, ale śmigamy dalej. Zobaczmy, jak to wyjdzie. 5000 metrów musi być czym prędzej osiągnięte, bo dopiero wtedy pójdę po jedzenie. Widzicie, już hunger się robi coraz większy. Do połowy może zejść, znaczy nawet dalej może zejść, ale do połowy jak zejdzie, to burger mi wystarczy, żeby znowu głód zaspokoić. No a będziemy dopiero, tak jak mówię, po 5000 metrów sprawdzali domki, albo przynajmniej jeden domek, żeby, wiecie, znowu być w pełni sił. No i tak co 5000 metrów, myślę, by było najlepiej, nie? Znaczy do momentu, kiedy będę znowu, albo nie będę głodny, to możemy tak sprawdzać co 5000 metrów i przy odrobinie szczęścia to będzie za każdym razem na 5000 metrów jakiś domek i tylko wejdę, zjem, wyjdę, nie? Jeszcze paliwko oczywiście, paliwko na 5000 metrów zatrzymujemy się, zbieramy. Woda też by się przydała, no ale ta chłodnica, jest jeszcze ta chłodnica, więc... Sklep, jeżeli się pojawi, na pewno go odwiedzimy, bo w sklepie woda może się zdarzyć, prawda? Albo coś innego fajnego, nawet jakieś jedzonko. Widzę kościół, jest dzień, kurczę, wszedłbym tam. Wszedł, bo wampiry teraz nie powinny się pojawić, ale powiedziałem, że po 5000 metrów, to po 5000 metrów. Nie ma co, nie ma wyjątków dla kościoła. Także śmigamy, 5000 metrów już mamy blisko, jeszcze 1500. Oj, tutaj na pewno dużo rzeczy by było w tym domku, w tym sklepie w zasadzie, to chyba jest sklep bardziej. Tam by było fajnie. Oj, tutaj musimy kamyczek ominąć, bo dosyć tak na środku sobie stanął. Jedziemy. Wieża jakaś stoi, ale do wieży nie wchodzimy. Chwila, ja silnik teraz włączyłem czy wyłączyłem? Włączyłem, dobra. Już zapominam, co ja tutaj robię, powiem szczerze. Dobra, 4200.
4300, zjeżdżamy z drogi. Nie wiem po co, ale zjeżdżamy. 4400, 4500. Oj, kamyczek bardziej na prawo jest, więc śmignę koło niego. A co się będę zatrzymywał? Co będę skręcał? Nie będę skręcał. 4700, 4800. No i zaraz mamy 5 tysiaków, więc silnik już można wyłączyć. Co tu jest na środku? Już bym... O nie, hamuj. Bez silnika ciężko się omija te rzeczy, ale dobra, albo wjeżdża się na drogę, może tak powiem. Bo nie mogłem wjechać na drogę i to mnie przytrzymało troszkę. Nie, bo paliwko zrzucisz! I zobaczmy, czy zrzuciłem to paliwko, czy one tu jest jeszcze. Dobra, przeżyło. Na szczęście przeżyło. Już myślałem, że to zrzuciłem w przepaść i bylibyśmy bez paliwka. Ale w tym momencie mamy paliwko, więc szybciochem tankujemy. No, muszę przyznać, że miałem taki dosyć elegancki przystanek, bo zobaczcie, tutaj meteoryty teraz leciały, jak ja sobie tankowałem. A więc ominąłem meteoryty, ale już więcej nie omijamy. Wsiadamy do autka, prostujemy jakimś cudem. I śmigamy do przodu. Jako że troszkę tutaj to zrobili łatwiej dla mnie, dali większą kładkę tutaj, to nie powinno być problemu. Nigdzie nie powinienem spaść, nawet tutaj bez problemu. O, i zobaczcie, po 5000 metrów mamy sklepik. No tutaj jestem troszkę zaskoczony, że on tak szybko się pojawił. Mamy paliwko, mamy jeszcze jedno paliwko, drugie paliwko, trzecie paliwko, ale nie ma wody. Ale jest bazuka. A, bazuka jest, wypas. Co za broń? Kałach? Tak, kałach mamy, więc może nie. Ale paliwko może bym wziął, jeżeli byśmy się gdzieś tam dalej nie zatrzymywali. Wezmę przynajmniej jedno paliwko. Ile tu jest? 7? Tutaj też jest 7? I tutaj też jest 7? Kurczaki. No dobra, o i Uzi tam jest. Ładnie. Dobra, kupię jedno paliwko, niech będzie, będziemy mieli więcej, zabezpieczenie takie będzie. No i pojedziemy dalej, także szybciutko tankuję jeszcze raz, trzeci raz za koleją tankujemy i śmigamy. Szkoda, że w sumie nigdzie się nie zatrzymujemy, ale domek muszę odwiedzić, bo zobaczcie, głód już jest. Głód już się pojawia, więc burgerka to ja sobie zaraz zjem. No i pojedziemy do następnego domku, bo jedzonko trzeba zabezpieczyć jak najbardziej. Także burgerek raz, dobra, no i właśnie, jedzonko trzeba zabezpieczyć. Tutaj do kupienia żadnego jedzonka nie było, ale też może woda się gdzieś trafi, no i lampa by się przydała. Bo jeżeli ma być speedrun, to muszę jechać w nocy, jeżeli w nocy nie będę jechał, no to będzie troszkę długi speedrun, albo wolny speedrun. Wolny speedrun, jak to pięknie brzmi. Jedno wyklucza drugie, także zobaczmy, czy się uda. Zobaczmy, co tutaj jest we wieży. No tutaj musimy się trochę pozatrzymywać. Ręczny. Zatrzymaj się. Nawet silnik miałem wyłączony, a on dalej śmigał. Kurczę, jaki on był rozpędzony. Może tutaj z górki się jedzie. Przejdę się do tej wieży. Zobaczę, co jest w środku. Dobra, jako że muszę daleko przejść, to sobie tak myślę, oby tutaj dużo rzeczy nie było. Może tylko jedzonko będzie i wystarczy i ucieknę sobie. Tutaj nie ma kapselek, jest pizza, jest lampa, ale nie taka lampa jak potrzebuję chyba, co? Nie, ta jest dobra, więc super. Jedzonko, gitarka, chociaż czy dobrze zrobiłem, że zjadłem tą pizzę od razu? Na pewno dobrze zrobiłem, że wziąłem tą lampę. To na bank, spadaj mutant! Zostaw mnie w spokoju, ja muszę z lampą uciekać teraz. Już ją oświecę albo nie? Wiecie co, przykleję ją na razie i spadam, bo mnie mutant chce zagryźć. Więc mutant, zostajesz tutaj, ja sobie jadę, bo ciepło się zrobiło. Gorąco, ten mutant mnie gonił, aż mi się gorąco zrobiło. Ciśnienie poszło w górę. Dobra, mamy 5800, mamy lampę, czyli w nocy będzie jazda, bardzo ładnie. No i jedzonko też zjadłem, ale kurczę, kościół, nie no,
poszedłbym do tego kościoła, ale tutaj mnie coś zagryzie, mi się wydaje, więc jedziemy bez kościółka, w następnym budynku się zatrzymamy. Podejrzewam też, że w kościele to zbytnio jedzenia by nie było, ani wody, na pewno tam by silnik był. Zazwyczaj jak się zatrzymuje w kościele, to tam silniki są, więc podejrzewam, że tym razem by nie było wcale inaczej. Tutaj na bank się zatrzymamy, tutaj coś może być fajnego, więc zatrzymajmy się, zobaczmy co w tym domku. Coś z tymi hamulcami u ciebie jest nie tak, mój kamperku, coś mi się tak wydaje, że coś się tam musiał zepsuć. Dynamit, wiecie co się dzieje jak jest dynamit? U mnie przynajmniej, co się u mnie dzieje? Ha! Wypadki się dzieją jak u mnie się znajduje dynamit. Dobra, mamy chłodnicę dodatkową, więc już jest picobello, jeżeli chodzi o wodę. Jedzonko, tutaj czosnek sobie zjem. O właśnie, czosnek jest, więc gdyby to nie był speedrun, to bym cofnął się teraz i zobaczył, czy jak zjem czosnek, czy te wampiry dalej będą mnie gryzły. Ale jako że zrobiło się ciemno, nie ma nic do jedzenia oprócz tego czosnku. Wezmę tylko ten olej, przykleję sobie, może się przyda z czasem. No i śmigamy dalej, tylko oczywiście lampę trzeba włączyć. O właśnie, ja ją postaram się przykleić troszkę niżej. Może nie będzie mnie tak oślepiała, bo ona naprawdę od jakiegoś czasu te lampy w tej grze da czadu i oślepiają cały środek, znaczy oświetlają cały środek, a tym samym oślepiają prowadzącego. O. Coś mnie znosi, ale nie wiem dlaczego, przez tą lampę? Żebym musiał ją przemontować. Widzicie jak to błyska, jak to wszystko błyska? To przez tą lampę właśnie, te lampy, coś z nimi jest nie tak. Tutaj był sklep, ale tam się nie. Hamuj, nie! Oj, wypadek numer dwa. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że coś mi blokuje koła, więc muszę to ogarnąć jak najszybciej. Okej, ale po raz kolejny udało się odwrócić auto, tylko teraz musimy wjechać na drogę. Zmieniłem też miejsce trochę tej lampy, więc jeżeli to była lampa, to już nie powinno mi blokować. Aczkolwiek teraz mamy meteory i meteory mogą mnie znowu ubić, więc troszkę slalomem sobie tutaj pojadę w nadziei, że nic mnie nie trafi, chociaż widzę, że to nie wychodzi. Jeszcze jeden strzał i będzie po mnie. Nie, jeszcze żyje. Dobra, ja uciekam z auta. Nie, tak fajnie szło. No rozczy się, dobra, nie do końca fajnie, ale czemu te meteory mnie tak ubiły? Masakra. Za daleko nie zajechałem, ale było dosyć szybko. Więc zobaczmy, ile to było metrów. Pokażcie mi te metry, ile osiągnąłem szybciochem. 7246 metrów. No więc wydaje mi się, że to był raczej taki speed file, bo inaczej tego nazwać się nie da. Było szybko i był file, więc speed file. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli macie jakieś rady, macie jakieś pytania, zadawajcie je oczywiście w komentarzach. Chętnie zobaczę, co tam napiszecie, chętnie odpowiem, jeżeli będę w stanie oczywiście. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście subika, zróbcie to jeszcze teraz, będzie mi bardzo miło. Pomoże mi to w rozwoju kanału. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.